Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam was u Kasi, słuchajcie, tak, dobrze widzicie, u Kasi, no i jesteśmy gdzieś indziej, co nie, troszeczkę inne przywitanie, coś tu się podziało, słuchajcie, no ale już wam opowiadam co, słuchajcie, nasza Kasi wróciła tak jakby na swoje, znaczy wróciła, jest tutaj przynajmniej na chwilę, tymczasową, ale myślę, że już tutaj po prostu pozostanie na jakiś czas. Jest to domek, którym wam mówiłam, że Kasi przecież mieszka nad kliniką, bo jest takiej wygodniej, że wiecie, że po prostu nie musi tam cały czas dojeżdżać i tak dalej, ale że taki swój domek ma gdzieś indziej. No i właśnie to jest ta działka, to jest ten domek, w którym Kasi tak naprawdę pierwotnie powinna mieszkać. A to dlatego, że słuchajcie, przyjechała kuzynka Kasi, jest to Rosalie. Rosalie właśnie jest właścicielką całego tego budynku, w którym znajduje się klinika, a co za tym idzie, też jest właścicielką tego mieszkania, w którym Kasi sobie pomieszkiwała. No i Kasi, wiecie, nie chciała stwarzać problemów, nie chciała się tam gnieździć z tą właśnie swoją kuzynką, która przyjechała przynajmniej na jakiś czas, więc postanowiła wrócić do siebie, trochę tutaj ogarnęła w tym domku i po prostu tak to wygląda. Nie wiem, na ile zostanie Rosalie, właśnie dałam ją tutaj jako członka rodziny, żeby właśnie ona sobie mogła być w tej klinice, więc ona tam, słuchajcie, jest, więc też ją odwiedzimy, pojedziemy zresztą do kliniki, żeby, wiecie, ją otworzyć, no i zobaczymy, co tam słychać u naszej kuzynki i ją wam przedstawię. No a Kasi, słuchajcie, przyjechała do swojego domku nad samym brzegiem, słuchajcie, tutaj oceanu, morza, czy tam co to jest, no i myślę, że na razie sobie tutaj przez jakiś czas będziemy mieszkać. Z jednej strony Kasi się cieszy, bo tutaj Ozzy właśnie ma dużo miejsca do biegania, mamy tutaj tort przeszkód, możemy się uczyć, tak samo nasz kotek, wiecie, może sobie wychodzić, nie są uwięzieni tak jakby, wiecie, w mieszkanku, tam też nie było tyle zieleni, tutaj jest dużo właśnie miejsca takiej przyrody i tak dalej. No i pokazuję już wam, słuchajcie, ten domek wewnątrz. Jest to domek pobrany oczywiście z galerii, ja go tylko w środku zmieniłam i już wam pokazuję. Tada, to jest domek naszej Kasi, taki malutki, skromny, tu jest, słuchajcie, kuchnia z tych właśnie nowych kolekcji, taka troszeczkę wiejska kuchnia, słuchajcie, tutaj mamy taki malutki salonik, o, tu jakiś tam telewizor, widzicie, tutaj mamy miskę dla naszych zwierzaków, tutaj dla kota, żeby sobie mógł leżeć, spać, jakiś mały stolik, żeby coś tam zjeść, łazieneczka, mamy pralkę tutaj nawet, słuchajcie, łazienka prezentuje się tak, no i sypia, która jest bardzo malutka i bardzo tutaj ciasno, no ale dla samej Kasi myślę, że wystarczy. O, proszę bardzo, tutaj jakieś jeszcze obrazki, których nie zdjęłam, które wisiały, no ale mogą w sumie wisieć, czemu nie. Także tak się prezentuje domek Kasi, w którym sobie będziemy na chwilę obecną mieszkać. Nasz Ozzy jest brudny, więc już by przydało się jakąś wannę tutaj postawić gdzieś za domem, żeby go wykąpać. No ale dobra, pokazałam wam właśnie domek i myślę, że będziemy teraz już i tak jechać na naszą klinikę, żeby ją otworzyć. No i Rosalie chciałabym wam przedstawić. Słuchajcie, bo jest to kuzynka Kasi, więc słuchajcie, lecimy tam. Okej, no i jesteśmy. Także otwieramy naszą klinikę, żeby tutaj też nie przedłużać. Otwieramy, niech sobie dziewczyny przyjdą. No i słuchajcie, już wam pokazuję. A tutaj jest jeszcze łóżko nawet polowe, bo Kasi tutaj przez jakiś czas spała. To jest nasza kuzynka, także chodźcie, przywitamy się z nią, poprawimy jej humor. Jest to oczywiście simka od was, oczywiście, że jest simka od was. Pamiętajcie, że jest taki hashtag jak Korcia Kasi i pod tym hashtagiem możecie sobie wrzucać simów. Ja, jak będą mi potrzebni do serii, to będę ich tutaj w historię naszej Kasi wplatać. Jak widzicie, na przykład dzisiaj mi się przydała simeczka, więc tak, dobra. Chodź, Kasi, przywitasz się. Co ty taka smutna? A, bo święto nieudane, tak? No tak. Tak, dziewczyny tutaj są już dobrymi znajomymi, słuchajcie. No i co? I Rosalia tutaj sobie siedzi. No właśnie, będę mówić na nią Rosalia. Rosalia sobie tutaj siedzi i po prostu, no to jest tak jakby jej mieszkanko. Ona na pewno, ona mówiła Kasi, że nie, żeby Kasi się nie przenosiła, że tutaj jest to łóżko polowe postawione, więc się pogodzą, albo będą spały nawet w jednym miejscu. Ale wiecie, Kasi ma psa, ma kota i doszła do wniosku, że może będzie troszeczkę przeszkadzała naszej Rosalii, więc ona po prostu się wycofała. Tym bardziej, że
wie, że ma swój domek, w którym może po prostu przebywać. Także tak, nie wiadomo, czy Rosalie wróciła na stałe, czy Rosalie wróciła tylko na jakiś czas. A ja ją tutaj dałam do rodziny tylko dlatego, żeby ona właśnie mogła być na tej parceli, bo tak normalnie jakbym ją rozdzieliła, to bym jej nie mogła chyba tu wprowadzić, bo przecież to jest jako klinika weterynaryjna, nasza klinika. No więc na razie tak to zrobiłam, a potem najwyżej ją oddzielę do rodziny, gdzie się wsadzę na świecie i powiedzmy, że będzie tutaj mieszkać. Chyba, że wy macie jakiś lepszy sposób, słuchajcie. No dobra, patrzę, że tutaj dziewczyny już przyszły, mamy klientów. Chodź, Cassie, bo my nie mamy za bardzo tutaj czasu na pogaduszki. Chodź sobie, zrobisz jakiś przysmak, damy jakieś przysmaki tutaj do naszego tego. Pogadamy sobie z klientami, trochę z dziewczynami sobie pogadamy. Mamy 3,5 gwiazdki już, jeżeli chodzi o klinikę, więc musimy się tutaj postarać. Może uda nam się, słuchajcie, coś tutaj podwyższyć, jakiś poziom naszej kliniki. Jeżeli chodzi o Rosalię, ona chyba nie ma żadnej pracy, więc nie wiem, może byśmy jej jakąś znaleźli. Zobaczymy, czy się rozgości na stałe, czy jednak wyjedzie z powrotem tam, gdzie była. No zobaczymy, jak to się potoczy. Myślę, że poniekąd Cassie tam będzie lepiej, bo wiecie, tam jest właśnie miejsce dla piesków, miejsce dla kotka, także tam jest trochę tak bardziej sielsko, przytulnie, przyjaźnie, przyroda wokół, wiecie, o co chodzi, plaża, można na spacery chodzić z pieskami, można właśnie więcej piesków mieć, więcej kotków, więcej miejsca na to jest. No i wiecie, ten domek można też rozbudować, więc zawsze jakaś jest tutaj pole manewru. Tutaj to już za bardzo nie ma większego pola manewru, więc no. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. No dobra, słuchajcie, lecimy z tym leczeniem. Dzisiaj mamy w ogóle piątek. Fajnie było, żeby zaprosić właśnie naszego Juliana do nas, bo czemu by nie? No ale dobra, spróbujmy tutaj wyleczyć naszego kotełka, już nie wpuszczamy nikogo. Ja dzisiaj właśnie, fajnie było, żeby też, patrzcie, tatuś siedzi w tej piżamie. Fajnie by było właśnie pogadać z tymi pacjentami i coś, żeby już o nie, jeszcze nam spadło, no ja nie mogę, słuchajcie. Nie wiem, czy nam się uda kiedyś ten piąty poziom zdobyć tej kliniki. Strasznie ciężko tu jest, naprawdę trzeba by było. Może damy awanse naszym dziewczynom, ciekawe jak one tam z ich... Może damy im awanse, tylko ciekawa jestem właśnie, jak tam z ich umiejętnościami. Czekajcie. O, nie ma tutaj żadnego leczenia? No ten wszystko przecież mamy odkryte, no to kołnierz. W takim razie. Dobra. A tutaj weź, wiesz co, weź uprzejme zapoznanie, o, pogadaj z tymi pacjentami, nie wiem, odeślij pacjenta, coś tam ten przyjazne, nie wiem, prezent za jakiś tam wynalazek, powiedz, że wynalazłaś coś. O, wyślemy na standardowe szkolenie, słuchajcie, Kamilę, wyślemy ją, niech sobie idzie, słuchajcie. Może będzie troszeczkę lepiej sobie radziła, wtedy wiecie, damy jej awans jakiś czy coś. Izabelę też byśmy mogli właśnie wysłać, ale to może najpierw właśnie Kamila pójdzie, potem Izabela, żeby wiecie, nie wszyscy naraz. No i co, słuchajcie, ona patrzy, jest strasznie w podłym stanie, jest już w sumie wieczór, więc wrócimy do domu, troszeczkę się ogarniemy, on i zabawy jej brakuje, to z Ozim może troszeczkę się pobawimy czy coś i tak to będzie. Zaraz będziemy zamykać klinikę, bo tutaj chyba ostatni pacjent już jest. No i zamykamy, słuchajcie, klinikę. Okej, zarobiliśmy 1600, no i właśnie spadła nam jedna gwiazdka tutaj. Kamila ta jest bardzo zadowolona. No dobra, okej, w takim razie wracamy do domu. O, Ozzy sam się wykąpał, czy co? Jakiś czysty jest. No ale dobra, może sobie coś zjemy. Tutaj mamy książkę kucharską, sobie położyłam tak wyżej. No ale dobra, zjedzmy sobie jakieś, tutaj mamy przekąski. O, oh my gosh, to jakieś, oh my gosh. Co my byśmy sobie zjedli? O, może jakieś chicken, a nie, my jesteśmy, ona jest wegetarianką przecież. Kostka niby mięsa, ziemniak, opcjonalne. Ciekawe, czy to jest bezpieczne dla wegetarian, jak myślicie? Same chicken. Dobra, wiecie co? Może zrobimy sobie coś normalnego po prostu. Zjedz kolację. Pasta primavera. To jest bezpieczne dla wegetarian? Tak. To sobie zjedzmy tą pastę primavera. Dawaj, Cassie, zrób sobie ją, zjedz. Jest 22 w sumie, już dość późno. Co ty, kocie, tak miarczysz tu? O co chodzi? Ja mam nadzieję, że ona wejdzie do tego łóżka jakoś, bo tak postawione te szafki są blisko. Gdzie ty idziesz? Co ty robisz?
Co ona robi? No halo. Co ty odwalasz, Kubito? Halo. Cassie. A, pewnie nie ma półki, muszę zdjąć coś, no dobra. Dobra, zjada sobie. Tutaj w tym słoiczku była świeczka, ale już była i się zmyła. Słuchajcie, już jej nie ma. Dzieci tu się ganiają. Kot z psem, słuchajcie, życie. Kocie, psie kocie. Dobra, Cassie, zjedz sobie i zabawy ci brakuje, więc mogłabyś sobie tutaj oglądać telewizję i jeść w sumie, ale już ci końcówka została. Więc ona sobie zje i słuchajcie, pójdzie spać, no, bo już jest późno dość. Więc tak. Patrzcie, ją przylazła nam tutaj na chatę, słuchajcie. Jeszcze śmierdzi i będzie robiła jedzenie. I dalej w tej piżamie i w tych kapciach króliczkach. No dobra, skoro przyszła, no to niech jest, ale będę musiała ją, wiecie, gdzieś tam niby stąd od nas z rodziny wywalić i ją wprowadzić gdzieś do domku, gdzieś tam, wiecie, obok i tyle. I niby, że siedzi w tej klinice, ale siedzi w domku, albo że będzie właśnie sobie chciała jakiś, wiecie, swój dom wynająć czy kupić, żeby właśnie nad tą kliniką się nie siedzieć, bo tam na przykład jest jej za mało miejsca, czy coś w tym stylu. Dobra, Cassie wstała, ale wybieramy się, słuchajcie, pobiegać. Tylko Cassie, wiesz co, byś powinnaś założyć ten swój dres bardziej niż to ubranko, bo nie dość, że pada deszcz, to jeszcze jest dość chłodno. Ale no chodźcie, idziecie biegać? No dobra, może powiedzmy, że będziesz biegać, to ci nie będzie zimno, no ale szczerze w to wątpię. Musimy ją przebrać, musimy dać jej jakiś taki bardziej zimowy strój do biegania, bo już właśnie będzie zaraz zima. A, i też pisaliście mi, żeby dodać święto, dwa święta nowe, Dzień Psa i Dzień Kota, że bardzo by pasowało do tej rozgrywki, więc myślę, że tak zrobimy, słuchajcie. Tylko chciałabym, żeby może bardziej to było wiosną, bo tutaj wiecie, będzie zima, to tak w zimę, a może właśnie damy tutaj Dzień Psa i gdzieś tutaj może latem Dzień Kota, możemy tak zrobić, słuchajcie, więc ja teraz tutaj dodam te święta. Okej, no i tutaj wiosną będziemy, słuchajcie, mieli Dzień Psa, latem będziemy mieli Dzień Kota. Nie dawałam tutaj żadnych, wiecie, żadnych rzeczy do spełnienia, bo w sumie to nie ma żadnych takich interakcji, żeby właśnie pasowały do tego dnia, więc po prostu będziemy sobie się umówimy, że będziemy dla zwierzaków jakieś prezenty dawać, czy coś takiego, więc tak, to bardzo fajny pomysł, podobał mi się, bo taki pasuje do tej rozgrywki, nie? Cassie, zmarzniesz w tyłek, oj, zmarzniesz, moja droga. Będziesz chora, a potem będziesz herlać i będzie oj, zobaczysz. Tak będzie. Tutaj właśnie jest fajne otoczenie dla Cassie, bo tutaj patrzcie, jest tak nadmorsko, są jakieś takie tereny, gdzie ona właśnie sobie z tym Ozim może pobiegać, ma podwórko, więc może go tam szkolić, tego naszego Oziego. No i kotełka ma dobrze, bo wiecie, może sobie wyjść. Także wydaje mi się, że to jest dobre miejsce dla naszej Cassie. Patrzcie, tatuaży. Trzeba będzie ją, słuchajcie, wydelegować. No ale przez ten odcinek niech sobie z nami jest. One w ogóle z Cassie mają dobre bardzo kontakty. Są przyjaciółkami, więc wiecie, fajnie będzie z nią utrzymywać kontakt, ale jednak, no, aż nie tak bliski. Dobra, myślę, że Cassie poda nam jakieś tutaj, może na przykład naleśniki, to sobie zjedzą dziewczyny. I co tutaj masz dla nas? Zlecenie. Nie chcemy żadnej pracy, nie. Tak, zrobimy sobie jakieś naleśniki, zjemy tutaj z naszą Rosalią właśnie śniadanko, powiedzmy, no i pojedziemy do kliniki. Dzisiaj jest sobota, więc klinika będzie troszeczkę krócej otwarta, myślę, że przez chwilkę. Spróbujemy właśnie, żeby nasze dziewczyny tam leczyły, a my spróbujemy tych klientów bajerować, wiecie, będziemy z nimi rozmawiać, będziemy tutaj ich troszeczkę, wiecie, udobruchamy ich troszeczkę, żeby nam tutaj te może gwiazdki wzrosły. No i na wieczór może spotkamy się z naszym Julianem. Zobaczymy. Także taki jest plan. No tutaj ten kot miarczy i miarczy. Właśnie jakbyśmy zostali już tutaj, nie wracali do kliniki tam, to właśnie to byśmy mogli jeszcze jakiegoś tutaj zwierzaczka sobie zaadoptować. Czy pieska, czy kotka byśmy musieli zobaczyć. Albo właśnie też jakaś przybłęda nam się napatoczy i Cassie znowu serduszko zmięknie i sobie taką przybłędę przytulimy. Zobaczymy. Jak to wyjdzie? Wiecie, jeszcze w razie z czasem jak z Julianem nam się rozwinie ta relacja, to w razie jak będziemy chcieli razem zamieszkać, to pamiętajmy też, że właśnie nasz Julian ma pieska, więc wiecie, żeby też nie było za bogato w te zwierzęta, bo będzie tak samo jak u Kasi. Ona tam miała tych psów chyba 4, to można było zwariować, także będziemy musieli też rozważyć to, że no,
Chciałoby się mieć dużo, ale też nie bez przesady, co nie bez przesady. Dobra, rób sobie, co ty tutaj warczysz? Ty. Kasi, matko jedyna, co ty wyprawiasz, kubito? Łopanuj się, a ta herbatę parzy, słuchajcie, ta herbatę parzy tutaj. Dajcie znać, jak wam się podoba ten domek Kasi. Taki, wiecie, taki już jej domek. Bo mi bardzo, tak bardzo do niej pasuje, co nie? Dobra, zajadaj się. O, masz 6. poziom gotowania, spoczko. A jak tam twoje tresowanie? Na jakim poziomie masz tresowanie? Na 3. A mówiliście mi chyba, że jest 5 tego, tych. Może też sobie wypij herbatkę. 5 tych, jak to się nazywa? 5 poziomów. Poznaj Simkę Rosalia. Możesz z nią porozmawiać i możesz ją poznać. Czemu nie? To jest nasza w końcu rodzina, słuchajcie. Jest taka ta? Poznaj? Jest. No to poznaj. Tu Ozzy nam się wytegocił i zrobił kałużę. Wytegocił. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w klinice, więc obie sobie ją otworzymy na szybciutko, na parę chwil, żeby sobie tutaj, wiecie, trochę pacjentów przyjąć. Dobra, Cassie, chodź. Wytworzysz coś, wiecie, za te przysmaki to dobrze się zarabia, więc za przysmaki to tutaj najlepiej się zarabia, mam wrażenie, w tej klinice. No może dzisiaj nam się uda troszeczkę z tymi pacjentami, pogadamy i zobaczymy, jak to wyjdzie. Codzienny, a będziesz się przebierać. Dziewczynę zostawimy. Tą naszą Kamilę wysłaliśmy niby na te szkolenie, ale wy mi pisaliście, że na te szkolenie oni nie chodzą w trakcie pracy, tylko tak jakby po pracy, więc ona powinna przyjść. Na razie jej nie widać. No ale może będzie. Pani, jaka stylówka. Seniorka An. Dobra, dawaj Cassie. Cassie, nie ciepło ci tak w tej kurteczce, co? Tak, teges-szmeges, tutaj troszeczkę mogłoby być za ciepło ci. No ale dobra. Tutaj sprząta nasza Izabela, dobra. Tutaj pani przyszła, mogłabyś obsłużyć panią An. O, jakiś pan jeszcze przyszedł. Mamy już w ogóle 121 ocen, no proszę bardzo. Jak pięknie. Dobra, zrób te przysmaczki, wsadzimy je do lodóweczki, przysmaczeczki do lodóweczki i będziemy tutaj najwyżej pomagać, bo Izabela patrzy, że się wzięła chyba za sprzątanie, zamiast tutaj pacjentów. Tutaj słuchajcie, zrobimy jej, a czekajcie, jak my weźmiemy zarządzanie, obowiązki, nie sprzątaj, o właśnie. I zarządzanie, obowiązki, nie sprzątaj. To może właśnie one będą skupione na samym leczeniu, nie? Nie będą się tutaj rozdzierać na te dwie czynności. Dobra, wytwórz, albo wiesz co, weź przywitaj tutaj pana. Wesołe zapoznanie, dzień dobry. Po co pan tu przylasł? Co pan chciał? Co psoju dolega, albo kotoju? Co dolega? Dobra, pogadali. O, bardzo się przyjaźnią, patrzcie ich. Jak od razu przyjaźń. Dobra, rozmawiaj o stylach tańca może z tą panią. Inwazja warkoczyk, słuchajcie. Z każdej strony warkoczyki. O, tu mamy kota, mamy psoja. Patrzcie, namówiłam. Tu niebieskie, tu różowe. Jakaś moda jest na te warkoczy, czy jak, słuchajcie? Ja nie wiem. Dobra, pobajerujmy troszeczkę tutaj. O, powiedz dowcip o pingwinach. Myślę, że tak elegancko. W ogóle jakieś stylówki te simki mają. To już czasem aż mnie przeraża po prostu. No przeraża mnie. Dobra, tu dziewczyny obsługują. Dobra, Cassie, tu się pośmiałaś. Może w sumie byśmy kogoś obsłużyli, no. Może tą panią z niebieskim warkoczykiem, bo ona chyba była pierwsza, tak mi się wydaje. Dobra. Pogadałaś, to dawaj. Może kogoś byśmy uleczyli. Może by nam się udało. Dobra, tu pogadaliśmy. Okej. Kiepsko się czuje Milo. No to dawaj tego Milo tutaj. Mamy tu w lodówce rzeczy, więc na razie wiecie co? Na razie nie będziemy zrobić. Ktoś może coś kupi. Dawaj Milo, chodź. O, ona już ma dwie gwiazdki. No właśnie. Chodź. Cassie, szybciutko. Chodź, tu poleczysz. O, biedna kotełka. O, uspokoimy, złagodzimy stres. No dawaj. O, biedacz. Biedny kotełek, biedny. Dobra, bo my mieliśmy mniej pacjentów dzisiaj, a patrzę, że już się nalazło. Nalazło się jak zwykle, słuchajcie. Dobra, weź ty badanie, zmierz temperaturę, badanie, zbadaj pysk, badanie, słuchaj oddechu. Pani tu się zapisze i będziemy zamykać. O, dobra. Nie wpuszczamy nowych klientów. Miało być mniej klientów, a patrzę, cała klinika się naszła, ale zauważyłam, że mamy tych klientów coraz to więcej.
Więc spoko, dobra, leczenie. Podajmy zastrzyk, tak jest. Patrzcie, ta ledwo przylazła już ma małe gwiazdki. Poznajmy ją, zapytajmy się, w czym jest problem? W czym jest problem przy pani? Oj, wygląda tego miejsca raczej mnie nie zachwyca. O co ci chodzi? Bardzo piękna jest nasza klinika. Odczep się. Mamy kwiatka. Mamy, słuchaj, tutaj mamy zegar, mamy kalendarz z piesem. No. Porozmawiaj z tą panią, powiedz jej, że mamy ładną klinikę i żeby nie wymyślała. Żeby nie wymyślała głupot. Boże, ile tych psoju, tu jaki psoju śmieszny, sezam. Oh my gosh, dobra, weźmy tego pana, powitajmy ciepło, bo też jest jakiś smutny. Oj, wygląd, no o co wam chodzi, no przecież pięknie urządziłam, no pięknie. Chyba będziemy musieli, słuchajcie, jednak popracować nad wyglądem naszej kliniki. O, Julio, oczywiście, że pójdziemy z tobą na randkę. Po pracy, po pracy. Zaraz tutaj szybko, szybko obsłużymy jeszcze kogoś i pójdziemy z tobą na randkę. Oczywiście, że tak. Ona pewnie narzekała na ten wygląd, bo tutaj te takie różne rzeczy, te wymiociny, czy co to było, tych zwierzaków. I ona taka biedna, patrzcie, już jej się pole... Tutejsi weterynarze wspaniale radzą sobie ze zwierzakami, no proszę bardzo. Dobra, czy pani już tutaj... Pani już wyleczyła sobie zwierzaka i czego pani tu siedzi dalej? Chyba spodobało jej się tutaj ploteczki, słuchajcie. Dobra, weź pogadaj z tą, nie wiem, na przykład, nie wiem, przyjazny jakieś weź z nią. Nie no, zaprezentuj genialny wynalazek czy coś. No dobra, opłacimy jeszcze krótkie szkolenie dla Izabeli, no bo nie wiem czemu jej nie mogę tego lepszego szkolenia. No ale dobra. No i weź tutaj z nią, weź jej opłać to szkolenie. No i zamykamy dzisiejszą klinikę. Nie podrosła nam ta gwiazdka, ja nie wiem, słuchajcie, ja nie mam pojęcia. Ta tutaj, patrzcie, jaka zadowolona, neutralna, ta bardzo zadowolona. No dobra, także zamykamy i słuchajcie, lecimy na jakąś randkę, z Julianem, słuchajcie. Czekajcie, gdzie tu można zaprosić na randkę Sima? Zaproś na randkę. Jedziemy. Pojedziemy do tej kawiarni, co kiedyś byliśmy tutaj właśnie z Magnusem. Ona była ładna, ale wtedy tak padał deszcz i tak dalej. No chodźmy, zobaczymy. Witaj. To co zrobimy? Romantyczne. Pocałujemy. Ej, Barbara w krzakach. Są tu jakieś krzaki do Barbara? A są! Dawajcie, zaszalejmy. A co tam? Barbara, nie no, dziecko się starać jeszcze nie będziemy. O, tutaj są te fajne drzewka. Oświetlające. W ogóle klimat całej tej kawiarni bardzo mi się podoba, tylko właśnie teraz znowu jest jesień, to teraz pełno liści tutaj wszędzie, no ale cóż. Dawajcie, a co tam? Hops. O, patrzcie, a tutaj jest te kino, można sobie oglądać ten. Wow, jak tu ładnie, jak się światła zapaliły. Patrzcie, można sobie kawkę wziąć i ten wdepnął. O, i można sobie tutaj oglądać. A, no to fajnie to jest zrobione. Słuchajcie, tu jest chyba jakiś bar. Okej. Elegancko. No i co? Czekajcie, bo może mamy przepełnioną skrzynkę? No wyłaźcie z tych krzaków. Wyszli, słuchajcie. O kurde, to jeszcze buziaczki. No dobra, a ci się siku chcę, to chodź się wysikaj i może po kawce sobie zamówicie, co? Zamów napój na miejscu. Korzystaj same kawy, a już jest wieczór, żebyś ty potem spać mogła. To może sobie pooglądajmy aktualny kanał razem. Usiądźmy, niech sobie usiądą, wiecie, się zrelaksują, pooglądają jakiś tam sobie film, który leci. Taka randka w krzakach, słuchajcie. Randka w krzakach. A tutaj jest jakiś ogródek, można coś tutaj sobie, patrzcie. No fajne miejsce. Gdzie jest nasz Julio? Tutaj łazi. Patrzy na panią inwazję warkoczy. Gdzie pani po... Tutaj pani jest, oczywiście. Oczywiście, że tutaj ktoś jest. Patrzcie, tutaj takie ala kontenerowe to jest zrobione troszeczkę, nie? Jak tam wysikałaś się? No już się tak nie przebieraj, zaraz będziesz musiała się znowu ubierać. O, takie różne pufki tu są poustawiane. Czemu oglądacie jakieś tutaj... Oglądaj film, włączmy sobie Powrót zaginionego psa. No i sobie obejrzyjmy z Julio. Dawaj, powiedzmy, że wykupiliśmy seans. Wykupiliśmy seans, będziemy oglądać. Aha, Julian, super. Ustałeś na środku, wszystkim zasłoniłeś. Myślisz, że ty jesteś przezroczysty, czy jak? O, koniec imprezy.
oglądamy film. Trochę daleko od siebie siedzą. Powinni usiąść na przykład o tutaj, nie? Usiąść razem, się objąć czy cokolwiek, ale teraz już nie usiądą, nie przysiądą się w sensie. No dobra, to oglądajcie. Oglądamy z nimi, słuchajcie, zaginionego, nie, powrót zaginionego psa z The Sims 3. Słodziak. Właśnie ostatnio na moim kanale wczoraj pojawił się odcinek o The Sims 3 zwierzaki, więc jak ktoś tak w temacie akurat chce sobie się dowiedzieć troszeczkę ciekawostek o The Sims 3 zwierzaki, to tam zapraszam was. No i dobra, słuchajcie, nasza Cassie wróciła z randki, jest już prawie trzecia w nocy, więc no, jak ona jest głodna w ogóle, chodź sobie zjedz jakieś resztki, nasza Rosalia tutaj sobie siedzi, coś ogląda, to wywalimy do śmieci, chodź sobie, o Jezu, jaka zmęczona, biedna, o, przeszła przez płot, zjedz sobie jakieś resztki, żebyś po prostu nam w nocy, wiesz, się nie wykręciła przez z głodu, no i pójdziesz sobie spać, no. No i dobra, słuchajcie, ja będę powoli kończyła ten odcinek. Dajcie mi koniecznie znać, czy Cassie właśnie powinna właśnie tutaj zostać, czy raczej wrócić tam do mieszkanka nad kliniką. Nasza Rosalia na pewno się od nas, wiecie, tutaj wyniesie z rodziny, w sensie ja wyprowadzę ją gdzieś tam, włożę do jakiegoś domku, żeby sobie sama mieszkała. No a my, słuchajcie, myślę, że już czas i pora troszeczkę tu się wziąć za naszą relację z Julianem. Może coś pomyślimy, może pojedziemy sobie, patrzcie co ona wyprawia z tym kotem, pojedziemy sobie może na jakieś wakacje, czy na chwilę odpoczynku. Z tą kliniką wydaje mi się, że będzie ciężko na ten piąty poziom, no ale dobra, może jakoś to się uda. I wiecie, może jakieś tutaj czas i pora na jakieś oręczyny, zaręczyny, oświadczyny, no zobaczymy jak to będzie, jak Magnus się zdecyduje. No, dajcie koniecznie znać właśnie, jak myślicie, czy właśnie bardziej pasuje do Cassie taki domek tutaj, tak wiecie, gdzie jest dużo miejsca dla zwierzaków, czy raczej, żeby wróciła nad klinikę i skupiła się na klinice, nie będziemy musieli wtedy, wiecie, przełączać, jeździć, przejeżdżać między tymi parcelami. No dajcie koniecznie znać. A ja się teraz z wami żegnam. Dzięki serdeczne za oglądanie. Łapka w górę, jak wam się podobało. Subskrybujcie. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Buziaczki i pa, pa.